Marta i Kasia. Co się dzieje, gdy LS jest o samochodach? Kochani, Karolu i Włodku, chciałam pokazać, co się dzieje, gdy wasza wielka fanka od początków LS-a, dzięki niej ja mam przyjemność was oglądać, trafia na odcinek o autach. Co się dzieje? Nadrabiałyśmy wspólnie kilka zaległych LS-ów i na odcinku o Audi stało się to... Jechał, o Jezu, jechał. I ty napisałeś, bo tam miałeś to radio, co jak na się wysuwał, bo na jeden dzień było, mamo, wybitne. To radio to jest paying. Jak ty do tego się odnosisz? Bo ja mam bardzo takie konkretne już podejście do tego, do tej... Że ludzie śpią przy naszych odcinkach? Mi to nie przeszkadza. Mi to przeszkadza, jeżeli macie zamiar tak oglądać. Lesy, to się zastanówcie, czy jesteście fanami, czy jesteście fanonami, no. Czy jesteście... Sezonowców. To my mamy tyle. Nie potrzebujemy. Mamy tyle sezonowców. Mamy wystarczająco cudownych, prawdziwych fanów, którzy nie skipują intra. Z francuskiego connoisseur. Connoisseur, którzy nawet dłużyzny, nawet śmiech z puszki potrafią przyjąć i zrozumieć, że to jest część LS-a, a nie, ach, odcinek o autach, a mnie samochody nie interesują. I nagle... to już nie ciekawy program. Moja a droga. Właśnie, a może, a moja może droga. W życiu jest tak, no że trzeba przejść przez te trudniejsze momenty, tak. Żeby dojść na sam szczyt piramidy. Jeżeli nie chcesz nas, kiedy jesteśmy najgorsi, to nie nas zasługujesz na nas, kiedy jesteśmy najlepsi. Dobrze powiedziałem, tak, to tubę im złożę prosto w twarz. Każdy ma czasem gorsze odczucia. Jeśli nie, każdy ma gorsze jeszcze raz? Jeśli nie chcesz nas, kiedy jesteśmy najgorsi, nie zasługujesz na nas, kiedy jesteśmy najlepsi. I teraz zatrzymaj się w tej sekundzie. Popatrz, my teraz, nagrywając ten odcinek, nie wiemy, czy on będzie odebrany dobrze, czy średnio przez widzów. Mniej więcej wiemy, ale nie wiemy jak. Jak nagrywamy, to my przechodzimy z takim nastawieniem. To ma być najlepszy odcinek do tej pory. Nawet jak nagrywamy 5 jednego dnia. I czasem się udaje, czasem się nie udaje. A czasem nagramy 1 i 4 słabsze. Tak, ale intuicja i motywacja zawsze jest taka, że to ma być najlepszy od tej pory. Takich koneserów my szukamy. Takich właśnie, którzy jak jedzą te, co tam jadłeś, orzeszki, to właśnie mają taką minę. Kiedy mi wychodzi zajebista linijka i nagle mówisz sobie, Karol, jaka dobra linijka. A ty myślisz, że co się złożyło na tą linijkę? Wszystkie te chuje, co były 10 porażek wcześniej. Dokładnie. Jak robili Angry Birds. Tak było. 51 aplikacji wcześniej wydali, tak które było. Były klapą. Praise the Lord. 52. Hallelujah. Drugą, która była Angry Birds i zarobili Hallelujah. Miliony. Ja myślę, że to jest taka dobra lekcja moralna. Tacy ojcowie przyszli do dzieci, siadaj. Ja myślę, że im to było potrzebne, Karol. I to było potrzebne, żeby naprostować. Bo tak, bo to wiesz, żeby się nie poczuli za lekko, nie? Trzeba wzdrygnąć człowiekiem czasem. Dobrze mówisz. Dobrze mówisz. Żeby się nie rozespał, nie? Tak jak właśnie ta Marta albo Kasia, już nie pamiętam, która to zasnęła, ale ona się poczuła za lekko, że tak, a! Musztarda. To jest chyba ketchup. Ewidentnie to jest ketchup. Nie, to jest ketchup. A to nie to jest jakiś pomarańczowy sos.